Na modernizację czekają drogi gminne i powiatowe. Część z nich wykonana zostanie w technologii betonowej. W chwili obecnej po drogach gminnych równiarki zajmują się profilowaniem powierzchni dróg gruntowych, które uległy zniszczeniu w czasie zimy. Tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, zostaną one dożwirowane. Drogi asfaltowe zachowały się w bardzo dobrym stanie. Planowane są kolejne inwestycje na drogach gminnych i powiatowych. Wspólnie ze starostwem przebudowana zostanie droga wraz z ciągiem pieszo-rowerowym wiodąca od kopalni surowców mineralnych w Sobolewie do Płociczna osiedle. Dla naszych mieszkańców, dla turystów, oczywiście dla tych, którzy będą chcieli się po prostu pieszo czy rowerem dojechać do Płociczna, ewentualnie do jeziora do Gawrychrudy. Ta inwestycja w chwili obecnej już jest podpisana, znaczy będzie za chwilę podpisana umowa z wykonawcą. Jest to inwestycja Starostwa Powiatowego, aczkolwiek my jako gmina dofinansowujemy 25% do tej inwestycji. Kolejne 25% pochodzi z powiatu suwalskiego i 50% z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowity koszt inwestycji przekroczy 3 miliony złotych. Wkład gminy to około 800 tysięcy złotych. I tak się fajnie złożyło, że również na terenie miasta ten sam jakby drogi, czyli od ulicy Staniszewskiej do kopalni surowców mineralnych w Sobolewie. Ta droga również z tego samego programu będzie przebudowana przez miasto i to nam da długi odcinek drogi, czyli w zasadzie od miasta, od skrzyżowania na Sobolewo do Płucicna, do tak zwanego pod Dąbka do skrzyżowania i ta droga zostanie jakby wybudowana. Cały ciąg tej drogi będzie wybudowany jeszcze w tym roku. Mniej więcej tak do września planujemy jak gdyby ten proces budowlany. Oprócz tego gmina zastanawia się nad przebudową drogi w miejscowości Bobrowisko w betonie, czyli w podobnej technologii, w której wykonana zostanie obwodnica. Ma być jakby trwalsza, no i tańsza, że i chcemy jak gdyby zobaczyć, czy rzeczywiście będzie można te drogi robić jakby w betonie, że to będzie jakby z większą korzyścią dla gminy, dla naszego budżetu. Przebudowie ulegną też drogi w Białym, Sobolewie i Okuniowcu.